Ale zostawiam Państwa z Antonim Trzmielem, bo jest 12:41. Po Hejnale. Europa Środka. Tak jest, Antoni Trzmiel, kłaniam się Państwu. Rozchodzą się drogi ugrupowania Viktora Orbana i Europejskiej Partii Ludowej, a kraje naszego regionu sięgają po nowe szczepionki, także te z Chin oraz Rosji. Teraz rząd liczy na przyspieszenie programu szczepień. Szczepionki produkowane na Zachodzie są dostarczane z zakłóceniami. Te ze Wschodu na razie przybywają na Węgry niezwykle regularnie. Dziś ważny dzień dla węgierskiego kina. Aż dwie produkcje trafiły do głównego konkursu festiwalu filmowego w Berlinie. Węgierska kinematografia po sukcesach na przykład Syna Szawła, który dostał kilka lat temu Oscara, marsze świetnie. Europa Środka, po Hejnale. Zapraszam. Informuję, że europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, napisał premier Viktor Orbán w liście do szefa grupy Manfreda Webera. O sprawę pytamy naszego gościa, Gaspar Kereszterz, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Partia Viktora Orbana od lat należała do Europejskiej Partii Ludowej i od lat były napięcia. Szef tego ugrupowania, pominięty teraz przez premiera Orbana, Donald Tusk, nawet chciał partię Fidesz wyrzucić, ale tak się nie działo przez długi czas. Dlaczego to teraz premier Węgier postanowił, mówiąc kolokwialnie, rzucić papierami? No, tak, właśnie tutaj trzeba uściślić, że na razie grupa parlamentarzystów wyszło nie z samej partii, tylko z frakcji partii. Prawdopodobnie następnym krokiem może być to, że też wystąpią z partii. I to rzeczywiście to jest koniec już dwuwiekowej, to znaczy dwudziestoletniej ich przyjaźni związku. No tak, bezpośrednim powodem wystąpienia było modyfikacja statutu tej partii, ale jak sam premier napisał w swoim liście pożegnalnym, raczej chodziło o to, że już teraz w czasach walki na życie i śmierć z pandemią partia zajmuje się nie tymi kwestiami, co należy. To uściślimy jeszcze bardziej. W takim razie Europejska Partia Ludowa, podobnie jak Europejscy Socjaliści, czy Konserwatyści i Reformatorzy, zrzeszają partie w danych krajach narodowych. Viktor Orbán napisał też, że Europejska Partia Ludowa stała się przystawką do europejskiej lewicy. Na ile tutaj kwestie fundamentalne stały się przyczyną tego rozstępu, czy rozejścia się, a nie tylko rzeczy związane z regulaminem? No tak, węgierskie media i politycy też oceniali to tak, że to nie frakcja Fideszu wystąpił, tylko Europejska Partia Ludowa wystąpi z demokracji chrześcijańskiej. Więc oczywiście tutaj właśnie jest różnica między światopoglądami i chodzi raczej o to, że premier ocenił to tak, że ta partia już pozbywa się tych wartości, za których Fidesz należał do tej partii. To kwestia multikulti, przejmowania migrantów, LGBTQ, co zresztą będzie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim w nadchodzącym tygodniu. Viktor Orbán odejdzie także z całej tego ugrupowania, czy tylko z reprezentacji parlamentarnej. I co będzie dalej? Bo premier Węgier mówi, że trzeba zbudować europejską prawicę, a przecież są europejscy konserwatyści i reformatorzy, gdzie przewodnią siłą jest polskie Prawo i Sprawiedliwość. Nie do niedawna byli także Brytyjczycy, no ale Brytyjczycy z parlamentu, jak i z Unii Europejskiej wyszli. Czy tutaj jest możliwa współpraca, wejście do tej grupy rosnącej z wyborów na wybory, nie licząc Brytyjczyków? No, kuli kryształowej nie mamy, ale
sam premier już wcześniej nawet mówił o tym otwarcie, że może warto byłoby założyć nową rodzinę partii europejskich, takich staromodnych HDK-ów, którzy skoncentrują na właśnie obronę wartości chrześcijańskich, na rodzinę tradycyjną i na ograniczenie migracji, ewentualnie polityki patriotycznej polityki gospodarczej. Więc może i to będzie droga, ale też jest taka droga, która na przykład zakłada związek Fideszu z EPL-em, tak samo jak kiedyś był związek EPL-u i brytyjscy konserwatyści. Natomiast no to jeszcze przyszłość, o której nie wiemy. Przełoży się to bardzo wyraźnie także na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, który w przyszłym tygodniu zajmie się także Polską i Węgrami. Gaspar Keresz też, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pohejnale. Europa Środka. W całej Unii Europejskiej trwają masowe szczepienia przeciw COVID-19. Opierają się głównie o szczepionki kupione w ramach wspólnego programu prowadzonego przez Komisję Europejską, ale część państw członkowskich, w tym niektóre kraje Grupy Wyszehradzkiej, postanowiły dodatkowo dokupić szczepionki od producentów spoza wspólnej unijnej listy, które nie są jeszcze dopuszczone na poziomie całej wspólnoty. Chodzi przede wszystkim o szczepionki rosyjskie i chińskie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Jako pierwsze w Unii Europejskiej rosyjską szczepionkę na koronawirusa o nazwie Sputnik V dopuściły na swoim terytorium Węgry. Dziś oprócz szczepionek Pfizera, Moderny oraz AstraZeneca stosują także chińską szczepionkę Sinovac, którą dał się przed kamerami zaszczepić nawet sam węgierski premier Viktor Orban. Teraz rząd liczy na przyspieszenie programu szczepień. Szczepionki produkowane na zachodzie są dostarczane z zakłóceniami. Te ze wschodu na razie przybywają na Węgry niezwykle regularnie. Mamy już jednak trzecią falę zakażeń i coraz więcej zgonów. Dlatego teraz liczy się po prostu to, skąd można zdobyć jak najwięcej szczepionek. Mówi dyrektor do spraw polityki zdrowotnej węgierskiego Instytutu SAZOT-WEIG dr Semere Maurer. Jak dodaje, Budapeszt rozczarował się wspólnym unijnym systemem zakupu szczepionek na koronawirusa. Bruksela popełniła błąd, skupiając się na negocjowaniu jak najniższych cen szczepionek. Okazało się, że w kryzysie, jaki mamy, popyt na szczepionki znacząco przekroczył podaż. Należało więc nie myśleć o kosztach, ale skupić się na ratowaniu życia i zdrowia obywateli. Można było przewidzieć, że pojawią się państwa skłonne zapłacić każdą cenę za uzyskanie szczepionek szybciej. W ślady Węgier poszła także Słowacja, która sprowadziła już do kraju pierwsze partie szczepionki rosyjskiej, co jednak wywołało bardzo poważne napięcia w rządzie, ponieważ premier Igor Matowicz nie skonsultował tej decyzji ze swoimi koalicjantami. Szef słowackiej dyplomacji Iwan Korczok uznał nawet rosyjską szczepionkę za narzędzie wojny hybrydowej prowadzonej przez Moskwę. Z kolei czeski prezydent Miloš Zeman oficjalnie wystąpił z prośbą o sprzedaż szczepionek do władz Chin, ale w Czechach przeciw kupowaniu niezatwierdzonych jeszcze w Unii Europejskiej preparatów także protestują niektórzy członkowie rządu, w tym nawet tamtejszy minister zdrowia. A jak pisała w tym tygodniu Rzeczpospolita, Komisja Europejska zachęca, by próbować sobie radzić na własną rękę, o ile oczywiście nie narusza to wspólnych zakupów. Pohejnale. Europa Środka. W Berlinie trwa właśnie ogłaszanie zwycięzców tamtejszego festiwalu filmowego. W tym roku w konkursie zabrakło filmów z Polski, za to Węgry reprezentują aż dwa tytuły. Są to Rendegek, Mindelhol Latlok w reżyserii Benz Figalfa oraz Natural Light Denesha Nanza. Więcej na ten temat Grzegorz Krakowski. Aż dwa tytuły walczące w Berlinie o Złotego Niedźwiedzia świadczą o dużym potencjale węgierskiej kinematografii, podkreśla Gabor Logzy z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Węgierska kinematografia po sukcesach na przykład Sina Szawła, który dostał kilka lat temu Oscara, masze świetnie. Film Natural Light Denesha Nadzia opowiada o czasach II wojny światowej. W 1943 roku István Szemetka jest członkiem węgierskiej jednostki specjalnej, włapującej partyzantów na okupowanych terenach Związku Radzieckiego. Natural Light to jest taki mocny
mocny, bardzo mocny film. Dotyczy tematu tabu, miejsce i rola węgierskich wojsk okupacyjnych podczas II wojny światowej na wschodzie, w terenach obecnej Rosji, Ukrainy, Białorusi, na Węgrzech, co węgierscy żołnierze czynili. O tym się nie mówi. Wynoście się stąd. Wynoście się, słyszycie? Zabraliście już wszystko, nic nam nie zostało. Z kolei Rengetek Mindenhall Latlok, Benze Fliglaufa, to 7 hipnotycznych miniatur. Bóg przeklął węże i zmienił je w podłe bestie, które muszą czołgać się w pyle. Dlatego czarownice zamieniły się w węże i sowy. To niebezpieczny symbolizm, Jaworze. O tym jest mail grupy, spójrz na mnie. Nie chcę o tym rozmawiać, ale musisz. Czarownice nie zmieniają się w sowy. To było tylko tłumaczenie, żeby zabijać te biedne kobiety. W tym roku z powodu pandemii festiwal odbywa się bez udziału publiczności. Zabrakło inauguracyjnej gali, a jurorzy pracują zdalnie. Jury jeszcze nie ogłosiło swego werdyktu, zatem czekamy, trzymając kciuki za braci Węgrów. Dziś to wszystko w magazynie radiowej Jedynki. Spotykamy się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Antoni Trzmiel, do usłyszenia. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pohejnale. Europa Środka.